Dzień dobry, nazywam się Daniel Zawadzki, jestem prezesem zarządu grupy kapitałowej Global Hydrogen SA. Jeśli chodzi o przyszły rok, nie spodziewamy się dużych zmian w perspektywie zeszłego roku z uwagi na m.in. zamrożenie cen energii, ale też stabilizację cen gazu, więc patrząc na rynek grzewczy, sądzimy, że przyszły rok, a co najmniej pierwsze dwa kwartały, będzie się to odbywało w kontekście pieców gazowych jednak, chociaż różne są opinie na temat i samej technologii, ale wszystko jest zawsze dostosowane do aktualnej zapotrzebowania i charakterystyki budynku, bo w niektórych przypadkach bardziej będzie się sprawdzała pompa ciepła, w niektórych bardziej będzie się sprawdzał jednak konwencjonalny kocioł gazowy. Zauważane są hybrydy, łączenia i dywersyfikacje źródeł właśnie pod kątem bezpieczeństwa finalnego użytkownika, żeby łatwiej się można było dostosować do ewentualnych zmian cen nośników, które mogą nastąpić. Jak wspomniałem, nie spodziewamy się, żeby te zmiany nastąpiły w pierwszym półroczu przyszłego roku, bardziej trzeci, czwarty kwartał. Wynika to też z zatrzymania programu Czyste Powietrze, które dotyczyło głównie termomodernizacji, wykorzystania źródeł nowych energii. Program ma ruszyć w przyszłym roku na wiosnę. Mają się pojawić nowe warunki udziału w programie. Między innymi mają być prowadzeni doradcy, bo to jest efekt tych doświadczeń, które teraz zostały zdobyte podczas obecnego programu, a mianowicie w związku z tym, żeby te źródła były dostosowane do odbiorcy. Nie zawsze ta wiedza konsumenta jest na odpowiednim poziomie technologicznym. Oczywiście nie musi być, żeby dobrać odpowiednie źródło do jego warunków domowych w tym momencie, kiedy będzie się decydował na wymianę tego źródła. Nie spodziewamy się tutaj jakichś drastycznych zmian. Każdy konsument liczy pieniądze, tak jak to w gospodarstwach domowych, i patrzymy na dywersyfikację tych źródeł i, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, hybrydowe podejście, bo jak się domyślamy, dotychczas konsument, jeśli nie mówimy o nowych budynkach, no jakim źródłem wykorzystuje jakieś źródło, i teraz to jest bardziej dostosowanie i zapewnienie sobie tego bezpieczeństwa na poziomie swojego gospodarstwa domowego, więc łączenie źródeł, czy to kotła gazowego plus kolektory słoneczne, czy plus pompa ciepła, czy fotowoltaika, będzie wynikiem jakby pewnych analiz i możliwości dotacyjnych i zapotrzebowania na energię danego budynku. Także wszystkie te opcje są brane pod uwagę i to jest na poziomie indywidualnym, za każdym razem rozpatrywane jest osobno. Jak najbardziej, chociaż Unia Europejska zapowiada, że od 2029 roku ma wstrzymać wsparcie w postaci dotacji, i to jest dosyć istotne, żeby wybrzmiało to, nie będzie zakazu używania kotłów gazowych, a jedynie będzie ograniczane stopniowe wspieranie kotłów gazowych w tym takim konwencjonalnym ujęciu, ale te kotły doskonale sprawdzają się i one są już na rynku i w ofercie niektórych producentów. Jeśli chodzi o mieszanie czy blending właśnie gazu z innymi nośnikami, chociażby z wodorem czy pochodnymi, bo tutaj się poruszamy w obszarze gazów, i te kotły już na tym etapie mają takie możliwości, co najmniej do 20% można zblendować chociażby gaz CNG z wodorem.
Oczywiście, no, na tym etapie zauważamy bardzo dużo projektów i badawczo-rozwojowych, i wdrożeniowych. Oczywiście to wymaga trochę czasu. Nie, każdy chce korzystać z technologii, które już są wdrożone i funkcjonują na rynku od jakiegoś czasu. Aczkolwiek tak krok po kroku zauważamy wprowadzanie w ofertach takich rozwiązań nowatorskich, jakby się wydawało. I niektórzy konsumenci, podobnie jak to się ma w przypadku na przykład elektromobilności czy tematu wodoru, decydują się na takie rozwiązania i to jest nieodwracalny kierunek oczywiście, tylko rozłożony w dłuższej perspektywie czasowej.